Cześć! Dzisiaj razem z Marką Winiary zapraszam Was na pyszne żeberka. Będą to żeberka marynowane w sosie chili z cebulą, winem, niesamowicie aromatyczne, delikatnie ostre, ale tylko troszeczkę, bardzo, bardzo smaczne. Idealne z ziemniakami, z warzywami, z ryżem, z czym tylko lubicie. Zachęcam Was gorąco do przygotowania dzisiejszego dania. Na samym początku cebulę kroję dość drobno i przekładam do miski. Następnie wlewam do tego białe, wytrawne wino, dodaję słodką paprykę, a także ostrą paprykę, trochę pieprzu oraz soli oraz dodaję 6 łyżek sosu chili. Dodaję 2 łyżki miodu i to wszystko dokładnie mieszam. Płukane i osuszone żeberka przekładam na deskę i kroję na mniejsze części. Polecam na takie kawałki zawierające 2 kostki. Tak przygotowane żeberka przekładam do marynaty i odstawiam na całą noc do lodówki. W międzyczasie polecam Wam obrócić żeberka na drugą stronę. Następnie kolejnego dnia żeberka obsmażam na patelni na oleju. Obsmażone żeberka przekładam razem z tym tłuszczem ze smażenia do naczynia żaroodpornego. Dodaję pozostałą marynatę, w której przez całą noc żeberka się marynowały. Dolewam trochę wody, przykrywam z wierzchu pokrywą i wstawiam na 1,5 godziny do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Żeberka po tym czasie będą bardzo miękkie, mięso będzie wręcz odchodzić od kości i będzie niesamowicie aromatyczne. Gorąco zachęcam Was do ich przygotowania, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.